testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Hola a todos, hoy os presento Seat oraz Cupra Ateca po faceliftingu. No właśnie w tym filmie będzie o różnicach między Seatem a Cuprą, bo w teorii to auta do siebie bardzo podobne, ale w praktyce mają dwa kompletnie inne charaktery. No właśnie, modele po faceliftingu mają kilka ważnych zmian, a nasz model FR ma pod maską również ten ciekawszy silnik 2-litrowy TSI, podobnie jak Cupra Ateca, ale w Cuprze oczywiście moc i tych autoemocjon będzie jeszcze więcej. Sama Cupra Ateca była już u mnie na filmie, ale tamta była zwykła szara nudna, a ta jest czerwona i to jeszcze ma układ wydechowy firmy Akrapowicz. Więc w tym porównaniu czyściutkie hiszpańskie autoemocjon. A teraz czas na Cupra Atecę również po faceliftingu, natomiast w pięknym czerwonym lakierze, niczym hiszpańska corrida sombrero, tudzież tabasco. Samochód oczywiście z bardzo mocnym, pikantnym charakterem, stylistycznie podobny do Seata Ateki, ale jednak w Cuprze jest wiele ciekawych, oczywiście tych hiszpańsko-ostrych smaczków. Zobaczmy przód. Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części Seata oraz Cupra Ateca. Zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze, czy macie subskrypcje, dzwoneczki i łapeczki w górę na kanale Karolewski, ponieważ te wskaźniki rozwijają ten kanał, a ja otrzymuję samochody coraz to bardziej ciekawe i rodzinne, bądź sportowe, na testy dla Was. Jeżeli chodzi o przód nowego Seata Ateca po faceliftingu, tu widzimy kilka kosmetycznych zmian. Najważniejsza to oczywiście nowe przednie lampy. Charakterystyczny dla Seata ostry kształt dziennych oraz oczywiście kierunkowskazów, a także drogowej mijania, również technologii LED-owej z takim tu bardzo fajnym, ciemnym wnętrzem właśnie tych reflektorów. Nie macie jeszcze w opcji technologii Matrix LED, która na przykład dostępna jest już w nowym Formentorze. Idąc dalej, widzimy również logo Seata na całkiem ciekawym, przeprojektowanym przednim grillu. Taki tutaj fajny, szary, matowy plastik właśnie dla wersji FR, a także całkiem spore bloty powietrza zaraz poniżej. Kamera systemu 360, a także przednie czujniki parkowania oraz przedni radar. Dokładki stylistyczne w dolnej części, jak to w crossoverach, a także w wersji FR dosyć sporo ostrych linii, jak to oczywiście w marce autoemocjon. Przeciwmgielne również technologii LED-owej, a pod nimi z kolei atrapy bocznych lotów powietrza. A jak jest w Cuprze? Tu widzimy oczywiście przeprojektowany kompletnie przedni pas w stosunku do Seata. Świetnie, samochód jest bardziej taki agresywny, bardziej oczywiście ma się wyróżnić, tym bardziej w tym naszym pięknym czerwonym lakierze. Oczywiście logo marki Cupra i również przeprojektowany przedni grill z wielkimi wlotami powietrza. Przednie reflektory takie same jak w Seacie, czyli mają technologię LED-ową oraz bardzo fajny kształt dziennych i kierunkowskazów. Natomiast nie macie jeszcze w opcji technologii Matrix LED, którą chociażby już macie w nowym Formentorze. Idziemy dalej. Widzimy również kamerę systemu 360, a także przednie czujniki parkowania oraz przedni radar. Również pod rejestracją całkiem spory wlot powietrza. Dokładki stylistyczne zamontowane na dole. Takie tu również dokładki po bokach srebrne oraz wiele elementów piano black, które fajnie korespondują z tym czerwonym lakierem. Po bokach z kolei przeciwmgielne w technologii LED-owej, takie same jak były w Seacie i również tak samo jak w Seacie macie udawane boczne wloty powietrza. Oczywiście na papierze samochód ma taką samą szerokość jak Seat Ateca, ale już optycznie patrząc jest szerzej, a także niżej. Sprawdź stronę doradcasamochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z, niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Zobaczmy jeszcze podmaskę w naszej wersji FR. Podmaskę zagościł najmocniejszy silnik benzynowy, czyli 2.0 TSI. Z normalnym, prawilnym patykiem. Generuje on moc 190 koni mechanicznych, a także 320 Nm. To wszystko napędza nam 4 koła dzięki przykładni automatycznej DSG, dwusprzęgłowej, 7-biegowej. Oczywiście macie również w opcji inne silniki. Silnik diesla, 2-litrowy TDI, 150 koni mechanicznych oraz silniki benzynowe, czyli silnik 1.0 TSI, 110 koni mechanicznych oraz silnik 1.5 TSI, 150 koni mechanicznych. Więc dla każdego coś innego. A teraz zobaczę pod naszą hiszpańską czerwoną maskę naszej Cupra Ateca. No właśnie, w teorii również 2.0 TSI, ale jednak inna turbina, inny osprzęt i silnik w tej chwili generuje moc 300 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Napędza Wam 4 koła dzięki również przekładni automatycznej dwusprzęgłowej DSG do setki 4,9 sekundy, więc jest to na pewno hiszpański hot SUV.
A teraz zobaczmy na stylistykę linii bocznej Seat Ateca FR. Dla FR-ki jest kilka ciekawych smaczków, no przede wszystkim felgi. Felgi 19 cali w naszej wersji, polakierowane w wysoki połysk, oczywiście czarne, które fajnie kontrastują z tym pięknym białym perłowym lakierem. Lusterka obudowy, taki fajny satynowy srebrny plastik, podobnie jak relingi dachowe, a także u nas wielka panorama. Wszystkie dokładki stylistyczne na nadkolach oraz dolnej części progów są polakierowane w tym przypadku właśnie w kolor samochodu, a także same drzwi Wam przykrywają w całości progi wewnętrzne. Idąc dalej również widzimy ciemne szyby w tylnej części, a także jeszcze jedną różnicą będzie oczywiście układ hamulcowy. Przy naszej jednostce napędowej dwulitrowej TSI przednie hamulce mają średnicę 312 mm, a tylne 272 mm. A teraz zobaczmy jeszcze na bok Cupry Ateca. Oczywiście w Cuprze macie kilka ciekawych smaczków. Po pierwsze felgi. Felgi 19 cali. Mamy napis Cupra, mamy również charakterystyczny wzór dla marki, a także dla mnie idealną kolorystykę pasującą właśnie z tym lakierem, bądź na przykład z białym lakierem. Pod felgami schowane są hamulce, oczywiście zacisk hamulcowy z napisem Cupra w podstawie, a także tarcze przednie o średnicy 370 mm. Ale macie jeszcze w opcji tarcze dwuczęściowe i zaciski Brembo. I tamte Wam polecam, tamte miałem w innej Cuprze Ateca i było po prostu bardziej skutecznie, tym bardziej przy wyższych prędkościach. Oprócz tego, podobnie jak to było w FR-ce, również w Cuprze, dokładki stylistyczne polakierowane są w kolor nadwozia. A także podobnie jak to było w FR-ce, również takie dokładki tutaj w dolnej części drzwi i również podobnie jak to jest w FR-ce, macie długie drzwi, które Wam przykrywają w całości progi, więc w kiepską pogodę nie ubrudzimy swoich hiszpańskich sportowych nogawek. Oprócz tego dokładki na lusterkach, a także czarne obramówki wokół okien i również czarne linie dachowe. O prywatność Waszych pociech dbają ciemne szyby w tylnej części. I jeszcze jeden element, oczywiście prześwit i ogólnie zawieszenie Waszej Cupry Ateca. Samochód oczywiście jest niższy niż Seat Ateca, ale szukałem po całym polskim, hiszpańskim internecie i nie ma nigdzie informacji, o ile niższa jest Cupra Ateca od Seat Ateca FR. Jak wiesz, napisz proszę w komentarzu. No i na koniec zobaczmy jeszcze tył. Z tyłu po faceliftingu jest kilka, no znowu, kosmetycznych zmian, ale przede wszystkim nowe tylne lampy w technologii LED-owej w końcu w pełni. Czyli oczywiście pozycyjne stopy, to wszystko w LED-iku, elegancko wygląda, bardzo fajnie, tak agresywnie w nocy, a także kierunkowskazy z technologią tak zwanych drżownic, bądź jak to woli, z technologią dynamicznych kierunkowskazów. Również w wersji FR zaakcentowany całkiem spory spoiler oraz trzeci stop, a także ciemna szyba w tylnej części i oczywiście nową czcionką napis Ateca, a także FR4, czyli napęd na 4 buty w naszej wersji. Kamera cofania jest Simply Clever po hiszpańsku ze spryskiwaczem, a także tylne czujniki parkowania. Również w dolnej części dla wersji FR widzimy dokładki stylistyczne w takim tu fajnym matowym plastiku oraz dwie coś, co udaje nam układ wydechowy zamontowane po bokach. Tego fanem nie jestem ani w Ibizie, ani właśnie w Atece, ale po prostu tak już jest ekologia, a wydech schowany jest oczywiście pod spodem. Patrząc całościowo, również ten tył jest bardzo dynamiczny. W ogóle Hiszpanie potrafią robić samochody, naprawdę uważam, że z emocjami, nawet jak samochód stoi, to ma już spore emocje po prostu ze zwykłej designerskiej kreski. Tylne lampy to oczywiście kwestia gustu. Dla mnie te lampy wyglądają świetnie, bardzo właśnie agresywnie, tym bardziej w nocy, ale na przykład nowy Leon bądź nowy Formentor mają już takie lampy z długim LEDzikiem, który Wam fajnie animuje się w nocy, więc co wolicie? Lampy z Leona, czy jednak lampy z naszej Ateca? No i zobaczmy jeszcze tył. Z tyłu jest także kilka hiszpańskich smaczków. Po pierwsze, spory spoiler z dokładką, a w nim trzeci stop. Również ciemna tylna szyba, logo Cupry, a także napis Cupra w Piano Black, co akurat mi się bardzo podoba i fajnie koresponduje z tym czerwonym lakierem. Podobnie jak w FR-ce, podobnie w Cuprze, macie tylne lampy w technologii LED-owej, bardzo agresywne, ładnie wyglądają, w szczególności w nocy, również z dynamicznymi kierunkowskazami. Hiszpańskie Simply Clever, czyli kamera cofania ze spryskiwaczem. No i tutaj w dolnej części widzimy delikatnie przeprojektowany tylny zderzak, który jest dłuższy i właśnie ma takie 5 udawanych lotów powietrza. To fajnie wygląda z daleka, ale z bliska jest to jednak po prostu atrapa. Natomiast to jest wszystko nieistotne, bo najistotniejsze jest na samym dole. 4 końcówki układu wydechowego. Już w serii bardzo fajnie pyrkają, bardzo fajnie brzmią, natomiast u nas jest wydech opcjonalny Akrapowicz, czyli ikona układów wydechowych. No właśnie, samochód ma oczywiście GPF-a, oczywiście spełnia wszystkie surowe normy emisji spalin, ale jednak coś tam jeszcze brzmi i coś tam charakteru ma. Zresztą sami oceńcie. Wow.
teraz zobaczmy wnętrza obu samochodów. Celowo mówimy o wnętrzu z pozycji kierowcy, no bo to kierowca w tym samochodzie jest najważniejszy, ale jednak tylna kanapa i bagażnik pokazywałem Wam w teście z kuprą ATK-ą właśnie też po faceliftingu, tamtą szarą. A w tym kokpit kierowcy. Fotele. Fotele są w tym samochodzie właśnie kompromisem dla wersji FR, czyli jest delikatne trzymanie boczne, ale jednak jest to normalny, wygodny i miękki fotel w dłuższą trasę. Nasze fotele dla wersji FR mają bardzo fajne wykończenie z taką skórką ekologiczną po bokach z przeszyciem, a także takim tu zamszykiem bądź alkantarą w miejscu centralnym. Akurat co mi się bardzo podoba, bardzo ładnie to wygląda przede wszystkim i ten fotel jest wygodny w dłuższą trasę, no może do ideału. Brakuje mu jeszcze wentylacji, no ale w tym segmencie wentylacja to raczej rzadkość. Fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w kilku płaszczyznach, ma również pamięć dla trzech kierowców, a z kolei prawy fotel to już czysty, manualny fotel. Kierownica, cienki wieniec, bardzo fajnie leży w dłoniach, oczywiście skórzana, z ładnym przeszyciem, ze skórą taką tu fajnie pikowaną po bokach, to się mówi pikowaną, to się mówi chyba taką skórą, nie wiem, dziurkowaną, perforowaną, o właśnie, ze skórą perforowaną. Za 15 trzecia, a także jest multifunkcyjna i ma oczywiście dwie łopatki od zmiany biegów dla skrzyni DSG. Bardzo proste sterowanie multimediami, zegarami wirtualnymi, a także tempomatem. Spłaszczona w dolnej części właśnie z emblematem FR. Zegary oraz stacja multimedialna są takie same, ale zobaczcie, zegary są bardzo proste i czytelne, mają wiele możliwości konfiguracji poszczególnych widoków, czy to widok z nawigacji, widok z multimediów, z radia, a także wiele ustawień pojazdu, również z poziomu ekranu. Także kilka możliwości, znaczy kilka właściwie to grafik samych zegarów, no i dla każdego coś innego. Są właśnie intuicyjne, proste i mają wszystkie potrzebne wskazania. Stacja multimedialna, jak widzimy, jest już delikatnie zmieniona. Jest już ten nowy ekran, nowy interfejs właśnie dla Seatów oraz dla Cupr, mówiąc krótko, ale jest wciąż bardzo intuicyjna, jak widzimy. Mamy wielkie ikonki. Jest oczywiście nowe menu. W ten sposób, to z możliwością jakichś tam przewijania poszczególnych ustawień. O, ciach. I ciach. Ale to menu jest bardzo proste i intuicyjne. Radio, telefon, oczywiście nawigacja fabryczna, dostęp zawsze do asystentów, również prosto. Także dostęp do Apple CarPlay. Apple CarPlay działa, widzimy, płynnie, nic się nie wiesza. Ekran jest ładnie wyskalowany. Ustawienia również pojazdu, także są proste, pyk, czytelne, parkowanie, oświetlenie, wszystko z poziomu ekranu. Poniżej ekranu zobaczcie, normalne fizyczne przyciski od sterowania klimatronikiem dwustrefowym. Ustawiamy, wszystko jest bardzo proste, nie trzeba żadnych tam jakichś specjalnych ustawień w ekranie, tylko macie wszystko właśnie tak jak kiedyś, jak ja to bardzo lubię. Normalne przyciski, wyłącznik start-stop zawsze pod ręką, kamery, parkowanie oraz otwieranie bagażnika, półka na smartfon, dwa gniazdka USB typu C, a także gniazdko 12V. Wyłącznik start-stop zawsze tak fajnie pulsuje jak to w Seacie, a także lewarek od zmiany biegów wykończony skórą. No i ostatnie, czyli przełącznik trybów jazd. Jest normalne kółeczko fizyczne, zawsze z pod ręką. Tryby jazdy się przełączają bez żadnej zwłoki, czyli znowu normalny przełącznik, bez konieczności klikania po ekranie. Deska rozdzielcza, zobaczcie, w całości jest wykończona z miękkich tworzyw. Na górze, w części centralnej, spasowana jest bardzo solidnie. No, nie ma jeszcze w opcji head-up display, ale sama deska, zobaczcie, nawiewy są proste, regulujecie je bardzo intuicyjnie, właśnie to jest to, co bardzo lubię w ATC po faceliftingu. Tutaj mimo faceliftingu nie ma żadnych wielkich zmian. Są normalne fizyczne przyciski do poszczególnych funkcji pojazdu i tyle. Wszystko działa. Ta sama panorama, zobaczcie, jest wielka panorama, ale guziki są normalne. Wciskacie i się przełącza, nie tam jakieś panele dotykowe, tylko normalny, prawilny guzik. Również słoneczka, a w nich lampeczka i lustereczko, lampeczka LED-owa, żeby nie było, a także czarna podsufitka w wersji FR oraz czarne obudowy słupków. I jeszcze zobaczcie na wykończenie boczków drzwi. Na górze miękkie tworzywo, w miejscu podokietnika również miękkie tworzywo, a także znowu proste i intuicyjne regulowanie lusterek, a także szyb. Kieszenie na butelki to już jednak twardy plastik. Macie jeszcze klasyczny podokietnik, regulowany w dwóch płaszczyznach, również wykończony skórą, skrywający schowek. A teraz zobaczmy fotel kierowcy, czyli miejsce tym bardziej w Cuprze, najważniejsze. No właśnie, znowu samochód bardzo praktyczny, macie wygodne fotele, owszem, sportowe, fajnie wyprofilowane, z alkantarką i skórką po bokach, które mają również na zagłówkach logo Cupry. Fotel wygodny, regulowany elektrycznie, z pamięcią dla trzech kierowców, po prostu wygodny, podobnie jak to było w FR-ce. Ten jest minimalnie głębszy,
ale tak samo wygodny. Kierownica, no właśnie, świetnie leży w dłoni. Cienki wieniec, miedziane przeszycie, a także za 15 trzecia perforowana skóra. Łopatki od zmiany biegów oraz dwa przyciski, czyli Start Stop Engine, a także wybór trybów jazd z logo Cupra. Miedziane wykończenia, charakterystycznie właśnie dla marki Cupra. I tu widzimy przeprojektowaną kierownicę w stosunku do Seata. Również poduszka powietrzna, taka jakby troszkę ala karbonowa struktura i logo marki. Same zegary wirtualne mają troszkę inne grafiki, właśnie z takim tym motywem miedzianym, ale to wciąż bardzo praktyczne i przede wszystkim intuicyjne zegary, tak samo właśnie jak w innych samochodach z koncernu Volkswagena. Takie same multimedia oraz taka sama deska rozdzielcza, jedynie nawiewy mają taki właśnie dekor również miedziany. Konsola centralna to wszystko to samo, czyli fizyczny klimatronik, wszystko jest proste, intuicyjne, ładowarka na smartfon, gniazdka USB, tu jest dokładnie tak samo jak było w Seacie, taka po faceliftingu. Wykończenie boczką drzwi, znowu takie samo, macie ambienciki, macie jakieś tam dekory, również skórkę na podokietniku oraz podobnie jak w Seacie, kieszonki na butelki wykończone twardym plastikiem. I znowu, podobnie jak w Seacie, macie czarną podsufitkę, czarne słupki, a także czarne słoneczka i dla Was, piękne panie, lustereczka i lampeczki LED-owe. Za co najbardziej pokochałem Cuprę i Seata Ateca? Za funkcjonalność. Spory bagażnik, również sporo miejsca na tylnej kanapie, na stopy czy na kolana, a także nad głową jest jeszcze wielka panorama, a ja mam jeszcze 5 palców wolnej przestrzeni. Kanapa jest wygodna, ładnie wykończona, macie również dwa nawiewy, dwa gniazda USB dla Waszych Jessic, Brianów, bo kogo tam chcecie, a także foteliki. Są Isofixy, macie jeszcze sporo miejsca do przedniego fotela dla Waszego Briana, Angeliki przez G, bądź Angeliki przez G, jak tam wolicie. W pełni funkcjonalny, ale sportowy samochód. Jazda testowa. Zaczynamy w Seacie Ateca, ale zaczynam oczywiście kontrolnym lanczykiem. W tym celu mocno hamulec, aktywny. Do pierwszej setki 7 sekund, tam dokładnie 7,1 sekundy, czyli chyba całkiem dobrze, jak na rodzinnego, małego jeszcze SUV-a. Ale żeby włączyć oczywiście launch control, musimy system ESC włączyć tryb sportowy. Nie ma do tego osobnego guzika, na przykład tak jak właśnie jest chociażby w Cuprze Leonie bądź w Cuprze Formentorze, tylko musimy sobie wejść w ustawienia pojazdu ESC i dopiero ESC Sport i macie dostępny launch control. Natomiast kto go używa? No używamy go czasami ze świateł do 50 i wystarczy. Oprócz tego Ateca to oczywiście bardzo poprawny i bardzo intuicyjny SUV. No w końcu koncern Volkswagena oferuje nam wszystkim auta o w miarę tej samej filozofii budowania samochodu, ale jednak jakby patrząc pod kątem Skody, pod kątem Volkswagena, czy Audi, czy Porsche nawet, czy oczywiście również Seata, każde z nich ma swój indywidualny jednak charakter. I z nich wszystkich Seat zawsze, moim zdaniem, najciekawiej wyglądał i również dawał Wam najwięcej emocji podczas jazdy, bo zawsze w Seatach było sporo silników. No i w tej chwili macie jednak tam raz, dwa, trzy, cztery jednostki napędowe dostępne właśnie na przykład w ATCFR, co dla wielu z Was spokojnie już wystarcza, aby mieć samochód właśnie pod swoje potrzeby. Jestem ogromnym fanem diesli, ja w tym samochodzie widziałbym diesla, ale jednak najmocniejsza benzyna właśnie w FRC i tak sobie spokojnie daje radę, bo jest w miarę kompromisem między dobrą dynamiką, a jednak rozsądnym zużyciem paliwa. No właśnie, paliwo, jak w tym samochodzie wychodzi? Autostrada do 120, podkreślam, na tempomacie Warszawa-Wrocław, Wrocław-Warszawa. Spalanie wyszło mi dokładnie 7,5 litra benzyny na 100 km. Spalanie z miasta? Dycha. Jakby nie patrzeć, mniej niż dychę, ciężko tym samochodem spalić, nawet delikatnie jeżdżąc, a jeżdżąc już na maksa delikatnie, w okolicach 9. Dynamiczna jazda po mieście to w okolicach 12 do 13 litrów. A z kolei krajówka do 90 na spokojnie, za tirem, kulturalnie, przepisowo. Spalanie w okolicach 6,5 bez problemu, a nawet dwa razy widziałem wynik 5,8. Jeżeli chodzi o takie jakby właściwości do miasta, bo ten samochód ma być samochodem bardzo mocno uniwersalnym. Do miasta na co dzień, a także właśnie na weekendy, na wyjazdy, bo jednak napęd na 4 koła w tym samochodzie daje mu sporo możliwości właśnie również poza asfaltem, jakimś tam delikatnym szuterku bądź w delikatnej leśnej ściółce. W mieście świetna widoczność. Spoiler lusterka również w naszej wersji Side Assist,
a także system kamer 360. Jestem tego dużym fanem, to w szczególności przy pięknych czarnych felgach o niskim profilu opony 40 sprawdzi się na pewno w mieście bądź w ciasnych galeriach handlowych. Oprócz tego auto ma oczywiście przedni radar od systemu Front Assist, a Front Assist ma Was uchronić, jak Wasza uwaga jest rozproszona, nie wiem, w telefonie, w Waszym dziecku, bądź w Waszej partnerce, żonie, kochance, kim tam chcecie, bądź w Waszym partnerze. No to wtedy właśnie Front Assist mówi: o, hola, 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 zatrzymałem się, bo Ty jednak, kochany, nie uważałeś. Hola, 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 zimno mi. Obsługa głosowa zostanie wstrzymana. O. Jak widzimy, reaguje na hola hola, czyli po hiszpańsku. Oprócz tego oczywiście auto ma, moim zdaniem oczywiście, świetne zawieszenie w tej wersji DCC, czyli o zmiennej charakterystyce właśnie tłumienia drgań. Z jednej strony na nastawieniach eko bądź normalnych auto bardzo przyjemnie się buja po nierównościach i sprawnie wybiera nierówności, asfalt, dziury, łaty itd., ale na nastawieniach sportowych usztywnia się i zawieszenie jest bardzo przewidywalne. Ono wciąż jest raczej komfortowe, ale na sporcie jest już dużo sztywniej. Oprócz tego oczywiście całe morze asystentów, więc w tym celu jedziemy na obwodnicę. Napędzamy się do przepisowych 90. Świetna elastyczność, pyk. Oj, to już. I teraz co? Tempomat aktywny, więc włączamy go z poziomu oczywiście kierownicy. Travel Assist aktywny. I kierowca idzie spać. Auto idealnie otrzymuje samochód po środku obu linii, krawężnika bądź linii i jedzie samo po torze ruchu. Później Was alarmuje, hamuje, trąbi, dzwoni, dociąga pasami, aż na końcu, w razie czego, dzwoni na SOS, co Wam pokazywałem już w kilku moich shortach. Więc asystenci w tym samochodzie działają znakomicie, tym bardziej w trasie mają Waszą podróż bardzo mocno sprawić bezpieczniejszą, że jednak w razie czego nad Wami czuwają. Przednie reflektory w technologii LED-owej jeszcze nie mają w opcji, niestety, czy to w Cuprze, czy to w Seacie, technologii Matrix LED. Szkoda, bo to już w tej chwili powinno w tym samochodzie być. Oprócz tego w trasie bardzo wygodne fotele. Naprawdę, te przednie fotele są mega wygodne. Często w samochodach o takim bardziej sportowym zacięciu fotele są bardzo kubełkowe i potrafią być w trasie dłuższe, tam powyżej załóżmy 4 godzin, powyżej 3 godzin, potrafią być niewygodne, a jednak ten fotel nawet w długiej trasie jest wciąż bardzo komfortowy i to i dla kobiet, i dla mężczyzn, a z tyłu spokojnie się mieści Wasz mały Kevin, bądź Jessica, bądź jak to woli, Mariola. Wybierajcie sami swoje imiona. Wtedy macie tam sporo miejsca, na spokojnie, na fotelach są dwa Isofix, oczywiście każdy z nich ma również nawiewy, ma gniazda USB, a w bagażniku bez problemu wchodzi wózek, gondola, a nawet mały rowerek. Testowałem, mieszczą się bez problemu. Jak w każdym samochodzie w tej chwili już z automatem bądź z DSG, no w szczególności z DSG, auto oczywiście ma tak zwanego laga, czyli zwłokę w reakcji na gaz. Zobaczcie teraz, jedziemy sobie w tej chwili przepisowe 60, a tu jest, żeby nie było. Dobra, tylko sobie wyjedziemy za skrzyżowanie, bo teraz wielu z Was, widziałem, czuwa nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dobra, jest 70, kickdown. Czekałem i czekałem, co tym bardziej właśnie potrafi irytować, na przykład w mieście, włączając się do ruchu. Oczywiście wszystko ratuje DSG w nastawieniach sportowych. Reakcja na gaz, patrzcie, pyk i już auto jedzie około sekundy, a wcześniej to było około, nie wiem, 2-2,5 sekundy, więc zawsze w trybie sportowym samochód jest dużo bardziej żwawy i dużo lepiej reaguje właśnie na gaz. Oprócz tego silnik 2-litrowy TSI ma bardzo fajną elastyczność, co tym bardziej na autostradzie na pewno może Wam się przydać, no bo w mieście no to 0,50, 0, może 60 czasami i tyle. A na autostradzie ten silnik naprawdę ma sporo wigoru. Za co lubię Cuprę bądź Seata Ateca? Za tą prostotę. To nie są auta stare, to są auta ciągle bardzo nowoczesne, które mają sporo właśnie systemów, bezpieczeństwa, fajne multimedia, ale to wszystko działa. To mi się bardzo podoba, że właśnie multimedia działają. Klimatronik normalny, fizyczny działa. Przełączniki od szyberdachu są prawdziwe guziki, a nie tam jakieś panele. To wszystko też działa. I to właśnie w tych samochodach mi się wciąż bardzo podoba. W tej chwili już wszyscy idą w kierunku ekranów, ekran tu, tu, ekran tu. To jest ładne, nie powiem, że nie, ale jednak na co dzień wolę guziki. Jestem może już w tej chwili zbyt stary, ale to wszystko w tym samochodzie po prostu działa, nie wiesza się i działa tak, jak powinno. Oczywiście, że ma wady. I zaczniemy jak zawsze
od wytykania jej wad. Po pierwsze, brakuje mi wyłącznika ESC, na przykład w tryb sportowy, który byłby pod ręką. Musimy się wklikać w ustawienia w ekranie, ustawienia pojazdu i dopiero wtedy macie przełączanie ESC na tryb sportowy. Również w opcji brakuje mi świateł Matrix LED. Zwłoka w reakcji na gaz przekładni DSG. Tak już jest, na nastawieniach sportowych jest bardzo dobrze. Oraz ostatnie to twarde plastiki w dolnej części konsoli centralnej, w dolnej części drzwi, a także w dolnej części deski rozdzielczej. Akurat moim zdaniem mnogość fizycznych przycisków. I to tak, od panoramy, od klimatronika, a także fizyczne pokrętło od wyboru trybów jazd. Idąc dalej, również zawieszenia dotacyjne, które działa bardzo fajnie w trybie komfortowym, jest przyjemnie miękko i bardzo fajnie wybiera nierówności, a w trybie sportowym się usztywnia i daje Wam lepsze wyczucie pojazdu. Również sporo miejsca na tylnej kanapie, tylna kanapa jest bardzo wygodna, a także wygodne przednie fotele. Dobra widoczność, to w szczególności w mieście na pewno Wam się przyda, bo samochód jednak jest autem bardzo uniwersalnym i tym bardziej jeszcze w naszej wersji ten system kamer 360 ma to wszystko poprawić. To jest moje spotkanie z Seatem Ateką, a teraz przenosimy się do Cupry Ateki. No to jedziemy Cuprą Ateką w tej chwili. Podobnie jak na tym teście, podobnie również w tym porównaniu. Tryb Cupra, zawsze pod ręką włącznik ESC, hamulec, gaz, launch control. Jest różnica dosyć zauważalna. Seteczka. No, Cupra jest dynamiczna. Do setki 4,9 sekundy, ale mierzyłem ją również z dragiem i wychodziło w okolicach 4,7 na dobrym asfalcie, na letniej oponie. W rodzinnym SUV-ie. To jest chyba dobry wynik, sami przyznajcie. To oczywiście układ napędowy znany z Audi S3, znany z Golfa R, znany z Tiroka R i również jest on w Cuprze ATC, tak? Tylko, że ma 300 koni, a załóżmy w Formentorze macie 310 koni, tak? Natomiast ten samochód mierzyłem na hamowni i ma 315 koni. Dokładnie ten model, oczywiście z Akrapowiczem i z dwulitrowym TSI. Bardzo lubię Cuprę Atekę. Dlaczego? Bo jest to samochód właśnie uniwersalny. O ile Formentor jest ładnym samochodem, jest nowoczesnym samochodem z tą właśnie nową linią już w tej chwili marki Cupra, o tyle Ateka dla mnie jest jednak tym ideałem, czyli samochodem, który idealnie łączy walory rodzinne, czyli kochanie, kupiłem zdroworozsądkowego SUV-a, bagażnik prawie 500 litrów, spokojnie zmieścimy tam jakiś, nie wiem, wózek, delikatny urlop, na tylnej kanapie macie nawiewy, macie USB, macie również ISOFIX-y dla Waszych małych pociech, ale z drugiej strony, jak tylko się kończy teren zabudowany, kickdown, słyszymy turbinkę i auto robi naprawdę to, do czego jest stworzone, czyli dodawania uśmiechu. Aż na chwilę Was uchylę sobie okno, a kiedy jesteśmy na wsi, więc możemy sobie spokojnie zrobić delikatną wiochę. No właśnie, Akrap, on coś tam jednak strzela. Coś tam jednak brzmi. O, jeszcze 50 na spokojnie. Redukcja. Już. Już. Jejku, te 90 jest osiągane w tym samochodzie naprawdę w ułamek sekundy. Ale zakręty. To jest tylko SUV. To jest tylko przeróbka Seata, tak? Bo Cupra Ateka to oczywiście bardziej usportowiony Seat. To nie jest tak Formentor, który jest jakby pełnoprawną Cuprą, tylko właśnie to jest bardziej fajny Seat, tak? Znaczy bardziej fajny, fajniejszy Seat, ale wychodzi mu to znakomicie. Łączy idealnie właśnie zdrowy rozsądek i jednak te sportowe emocje. Zawieszenie DCC, czyli ma zmienną siłę tłumienia drgań i to jest akurat świetne, ponieważ na nastawieniach Cupra auto jest bardzo sztywne i bardzo przewidywalne, znowu jak na SUV-a. Ale w nastawieniach normal macie praktycznie normalny samochód na co dzień. Jest 19, ale ta felga zbytnio Wam nie odbiera komfortu i samochód na nastawieniach właśnie komfortowych naprawdę jest komfortowy. Zawieszenie bardzo przyjemnie, ubiera nierówności, pracuje cicho, ale już na Cuprze jest
sztywno, jest bardzo responsywnie, tak jak powinno być. Skrzynia biegu DSG oczywiście ma wszystkie wady DSG i wszystkie również jej zalety, czyli podczas sportowej jazdy, w nastawieniach sportowych bądź Cupra, skrzynia jest błyskawiczna, działa znakomicie, upadki przy kierownicy również Wam pomagają, aby te biegi dobrać sobie do Waszych preferencji, ale w nastawieniach komfortowych skrzynia śpi, więc dając kickdown, no czekam na parę dobrych parę sekund, samochód od razu przysiada i rwie do przodu, ale jednak w nastawieniach właśnie komfortowych śpi. W nastawieniach Cupra, o, lecą już żołędzie, w nastawieniach Cupra jest znakomicie. Skrzynia jest po prostu szybka i działa dokładnie tak, jak tego oczekuję. Oprócz tego układ kierowniczy, znowu, on nie jest gumowy, on jest taki, jaki powinien być, nawet w normalnym hot hatchu, bo to jest niby SUV, ale to taki bardziej hot SUV, tak? Czyli samochód, który jednak chce się fajnie prowadzić i chce być dla kierowcy kompanem do troszkę dynamiczniejszej jazdy. Ale wciąż to auto, które ma wszystkie walory normalnej Ateki. Fajną widoczność, morze asystentów, travel assista, front assista. Pokazywałem Wam to w oferce. Również wielką tylną kanapę, spory bagażnik, czy także spore, po prostu fajne multimedia. Owszem, po faceliftingu potrafią się troszkę zawiesić, ale i tak Apple CarPlay działa przewodowo i bezprzewodowo i się nie wiesza. Jest wszystko proste, intuicyjne, poniżej Climatronic, który znowu także jest fizyczny. Macie, mocniej wieje, słabiej wieje, proste. To wszystko jest proste. Dokładnie tego oczekuję po takim samochodzie właśnie dla rodziny. Ale teren zabudowany się kończy, a akurat pod ręką macie zawsze przycisk Cupra, więc tryb Cupra, mało tego. Nie no, trzeba tam kontrolnego lanczyka. Zobaczcie, tego również nie ma w Seacie, a jest to w Cuprze, czyli zawsze pod ręką macie wyłącznik ESC, czyli szybko. Hamulec, start, zielone. Wszystkie cztery koła od razu rwą ten asfalt. No i co, wchodzimy w zakręt, patrzcie, rodzinny SUV. Właśnie ten wydech, o ile na postoju, no tak coś tam popierdzi, postrzelał tyle pod obciążeniem, już brzmi, już jest dużo lepiej i tak ten GPF tam mówi hola, 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 akrab, uspokój się. Co chcesz zrobić? Hola, hola, nic nie chcę zrobić. O tyle właśnie akrab i tak coś tam jednak tego swojego charakteru oczywiście ma. O to chodzi w tym samochodzie, czyli właśnie o tą uniwersalność. Do miasta, na co dzień, ale jak potrzeba troszkę się uszczęśliwić, to macie do tego idealne narzędzie. Celowo w tym miejscu już Wam nie mówię o wadach, zaletach Cupra Ateki. Ma takie same wady i zalety jak Seat Ateka. Identyczne. Nie znalazłem innych wad bądź zalet. Oczywiście zaletą będzie układ wydechowy, który w tym samochodzie fajnie brzmi, fajnie strzela. Znowu jesteśmy na wsi, więc kontrolna wioska jest wskazana. Ale i tak ten wydech mógł być spokojnie głośniejszy, mógłby jednak troszkę więcej dawać Wam jeszcze tych doznań akustycznych, bo ten wydech potrafi. Potrafi, ale wystarczy tylko w nim na chwilkę, na dosłownie parę tygodni ominąć GPF-a i na pewno byłoby już bardzo głośno i bardzo charakternie. A w tej chwili jest przepisowo, jest bardzo ekologicznie, ale wydech i tak coś tam brzmi. No, równy asfalt, zakręty, rodzinny SUV, który Wam daje multum frajdy. Jakbym podsumował właśnie to porównanie? Celowo wziąłem sobie Seat Atekę po faceliftingu w wersji FR właśnie z tym dwulitrowym piecem oraz Cupra Atekę też z dwulitrowym silnikiem, ale jednak już o innym osprzęcie i innej mocy. Są to samochody bardzo porównywalne, tak jakby patrząc typowo, tak powierzchownie, tak? Bardzo podobnie wyglądają, mają kilka delikatnych zmian i również podobne silniki, ale mają dwa różne charaktery. O ile normalna Ateka ma dla mnie sens, ale z dieslem bądź z 1.5 TSI, wtedy macie bardzo samochód ekonomiczny, ale również dynamiczny, o tyle Ateka FR-ka z dwulitrowym silnikiem, nie wiem, czy ma aż tak dużo sensu, ponieważ Cupra Ateka ma dużo więcej sensu, a spalanie ma takie same, znaczy no minimalnie wyższe spalanie, bo jednak samochód po prostu Was bardziej co chwila korci do ciekawszej jazdy. No właśnie, jeszcze spalanie jest mniej więcej o litr większe niż było w FR-ce. Warto.
warto jednak ten litr więcej. Oczywiście przy takim jakby upalaniu 0, 100, 0, 100 zakręty, samochód spali 18 litrów, tak? No ale... No tak już jest. Tak już jest. Więc jeżeli jakbym mógł Wam doradzić, Seat Ateca, świetny wóz, ale dieselek bądź 1.5 TSI, ale jak już macie tam delikatną nadwyżkę gotówki bądź nadwyżkę raty leasingowej, weźcie Cupra Ateca, a nie pożałujecie. Właśnie nie Formentora, a Cupra Ateca. To samochód stworzony, być samochodem uniwersalnym. Pokochają go rodziny, pokochają go właśnie tatusiowie. Samochód, który jednak ma dwa oblicza, które są oba pełnoprawne. Jest pełnoprawnym sportowcem i także z pełnoprawnym samochodem rodzinnym. Jak się podobało? Klasycznie. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam!